dużo blach jakiś i... Blacha mam nie opała. Nie wiem, przynajmniej jak umrzesz, to będzie kto, wiesz, miał powiadomić cała rodzina. Pusto. Psa nie ma w budzie. A to oznacza, że jesteśmy raczej bezpieczni. Raczej, ponieważ może być gdzieś jeszcze na terenie. I mogę wam powiedzieć, że dobry dzionek jestem. Żonny przygód i dzisiaj zwiedzimy sobie tą opuszczoną willę. Genialna jest po prostu. Genialna. Nieprawdopodobnie piękna. Wiesz co? Uważajmy jeszcze na ewentualny alarm, bo widzisz, że masz podpięte skrzynki. W sensie to jest takie miejsce, które jest niby zrujnowane, a tak naprawdę nie wiem. Ja bym spróbował wejść od tamtej strony. Willa jest opuszczona już od dobrych kilku czy kilkunastu lat nawet. Natomiast wciąż robi potężne wrażenie. To jakieś posiadłości poboczne, może zajrzymy do nich potem. One wyglądają na trochę na używane. Tam są zbyt czyste szyby, nie? Ale tutaj musiał być kiedyś prestiż mieszkania w tym miejscu. Nieprawdopodobny. Ten bluszcz cały zresztą, on robi tak świetne wrażenie. Chyba się powtarzam. I tu na pewno jakieś figury stały przed wejściem. O! Sanki. Akurat zima się zbliża powolutku. Ostatnie ciepłe dni, mam wrażenie. Także sanki się przydadzą. Ale jak pamiętamy, nic nie niszczymy, nic nie kradniemy i nie zostawiamy śmieci. Opuszczone miejsca traktujemy z szacunkiem. Po prostu, urbex to nie wandalizm. O, to jest winda. Winda towarowa do kuchni. Coś tam ewidentnie było, tylko że... A, i nadal jest. Jeżeli nie znajdziemy wejścia z zewnątrz, to ja zejdę tędy pewnie. Dworek powstał w 1930 roku, w okolicach 1930. Także na tamte czasy to była całkiem nowa technologia. Najbardziej mnie interesują piętra. Wow, gdzieś rozpadają schody. Drewniane schody i kolejne zdobienia. Ale to fajne. Zresztą no, ta klatka schodowa robi wrażenie. Jejku. Błyszcząca się farba. Najciemniejsza była, widzisz, brązowa, potem ciemny zielony, jasny zielony, kilka razy odmalowywana. Tu nie ma sufitu. O, to też się zdarza. No nie najlepszy stan techniczny, tu się nie ma co oszukiwać. To jest ocieplanie. Dawniej się ocieplało budynki słomą. Tam jest buda psa, ale chyba psa nie ma, także jest w porządku. I ruchliwa droga, ale okolica jest tak nieprawdopodobnie malownicza o tej porze roku. Tak, tam jeszcze schodki prowadzą wyżej, spokojnie. Zdążymy się zabić. Nie martw się. To jest prawdopodobnie toaleta, tak. Prawdopodobnie toaleta. Wow. Też ciekawe, że to nie są wspaniałe wnętrza. To jest, powiedziałbym, dość mocno zrujnowane. A jednak wciąż robi wrażenie, nie? To jest kwestia architektury właśnie i chyba walniemy jakąś fotę na Instagrama, bo dlaczego by nie, prawda? Link do Instagrama znajdziecie oczywiście w opisie. Muszę schować telefon, ponieważ będę latał dronem. Będziemy latali dronem i musimy wystarczyć baterii w telefonie. Jak tam pani na Włościach? Wiesz, jakby to była moja willa. No to powiem ci, że do niezłego upadku ją doprowadziłaś. Te budyneczki trzeba będzie sprawdzić, natomiast ja się ich, przyznam szczerze, trochę obawiam. Bo tamte szyby przede wszystkim wyglądają po prostu za dobrze. Ale one są świeże, one są tak jakby je wstawić ze dwa miesiące temu. No nic, zobaczymy, zerkniemy potem. Natomiast dalej w ogóle w tamtą stronę jest rzeka. Nie będę mówił jaka rzeka. Na terenie tych przygości? Ale
Znaczy, wiesz co, nie mam pojęcia, jak daleko rozciągacie teren, natomiast mamy trochę drzew, taki malutki jakby stawik i dalej rzekę. I to całkiem sporą rzekę. A tam gdzieś, o, jest wieżyczka i na nią na pewno też wejdziemy. Tak, wiem, kto tu mieszkał i chyba o tym opowiem nawet, wydaje mi się, o ile nie zginiemy wchodząc na wyższe piętro. Mam nadzieję, że nie. Mieszkał tutaj Stanisław, nie będę podawał nazwiska, żeby nie za łatwo było znaleźć tą willę, ponieważ zależy mi na tym, żeby w jakim stanie by nie była, nie była w gorszym. W każdym razie milioner, multimilioner, który dorobił się na fabryce swojego ojca, produkującej leki na przeciwbólowe, tak zwane tabletki z kogucikiem, jeżeli się nie mylę. Tam jest strych, natomiast tutaj jest dziura do piętra niżej. Jakiś stary but, to jest kolejna dziura, dlatego ja tutaj na ten strych, na tą warstwę strychu nie będę wchodził na pewno. Nie chcę nic zdewastować, prawda? Spadając piętro niżej. Ej, poważnie nie ufam tym schodom. To znaczy, nie, przede wszystkim zalecam, żeby nie iść równocześnie. To jest moje zalecenie. Natomiast w sumie bym chciał zrobić fotę im. No właśnie, nie dasz rady się schować za bardzo. O, dziękuję ci. Kurde, to była twoja wina. Przepraszam, znaczy nie chciałem cię zabijać, nie? To zdjęcie jest tego warte. Tak, to zdjęcie jest ewidentnie tego warte, Gasiu, spokojnie. Twoja śmierć nie pójdzie na marne. O, te drzwiczki się rozpadają w ogóle. Ale tu jest nisko. A tutaj wysoko. Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, co tutaj w ostatnich latach, kiedy ta willa nie była opuszczona, co tutaj się znajdowało. Musiałbym zerknąć do ściągi historycznej. Moja ściąga historyczna absolutnie nic mi nie powiedziała. Natomiast wiem, że to miejsce było ewenementem jak na tą okolicę, ponieważ to jest taka miejscowość, powiedzmy, rekreacyjna dla ludzi z większego miasta położonego obok. I tutaj budowało się głównie z drewna, a to powstało wykonane z kamienia i cegły. I to było właśnie takim ewenementem. Tak, no ale jak mieli tyle pieniędzy, to mogli sobie na to pozwolić, prawda? Nie wiem, czy to ryzykować. Odpaliłbym drona stąd. Z wieżyczki. To jest dobre. I sfilmował nas na wieżyczce. Jest dron, jest sterowanie do drona i jest też trochę wiatru. Także nie wiem, jak bardzo to się uda, ale mam nadzieję, że jakoś się uda. Polataliśmy i teraz poszukamy sobie piwnic i zobaczymy, czy w piwnicach kryje się coś niezwykłego, o ile uda mi się stąd zejść, nie zabijając się. To jest takie na bieżąco. Jak nas tutaj psy zjedzą, to ludzie będą wiedzieli, że nas w sumie nic nie będą wiedzieli. Ale jakby ktoś był zainteresowany Instastory, to link do Instagrama w opisie. Ja tego Instagrama najbardziej promuję, bardziej niż koszulki moje na przykład, bardziej niż Patronite nawet. Mimo że Patronite tak naprawdę dostarcza mi funduszy na eksplorację. No ale jednak z tym Instagramem to jest tak, że tam jest najlepsza komunikacja między mną a widzami. Mówisz, że z tej strony będzie... Nie. Będzie zejście do piwnicy? Kraty. Ktoś próbował je ewidentnie, wiesz, otworzyć. Rozerwać. Żeby się tam dostać. Co tam jest? To jest góra. Jest wejście. Proszę bardzo. Jest? Jest trochę mrocznie. Płytki jak tam, jak właśnie te drzwi, połowy wysokości. A tam jest ta, tam jest winda kuchenna, no ale zabita deskami. Okej, tutaj nie ma Także... Da się wejść do tej części piwnicy.
Ale do tamtej drugiej nie bardzo. Jedyną opcją jest ten szyb windy. Ja wychodzę z takiego założenia. Skoro to jest tak ciężko dostępne, skoro tam ktoś próbował na zewnątrz kraty wyważyć, to może coś tam jest ciekawego. O, ta rura się dobrze trzyma. Te deski zapewne nie. Ta pańczyna. Wiedzisz, czy to się nie pomaga? Świeć, świeć. Na pewno. Jest dużo blach jakiś i... Blachą bym nie opała. Nie, przynajmniej jak umrzesz, to będzie kto, wiesz, miał powiadomić cała rodzina. Wiesz co, mam jeszcze nadzieję, że to nie jest tak, że w tym worku, który jest pode mną, ktoś po prostu zrzucił tutaj zwłoki. I ja w nich nie teraz wdepnę. Śmierdziałoby. No śmierdziałoby. Ale coś tam może być innego. Nie zaskakiwałabym generalnie, jeżeli nie musisz. Co to było? Jakiś dziwny odgłos. Mysz albo nie topesz, nie wiem. Bardzo możliwe, że mysz. Boże, wchodzę do tutaj tyłem. Ej, jestem. I to jest inna część piwnicy. Tutaj są te kraty, które ktoś próbował rozerwać. Jakieś palety. Jakiś dziwny korytarz, powiem ci. Mega wąski. Zaraz będę musiał do niego zajrzeć. A tutaj trochę śmierdzi. Jest jakby dawna łazienka. I to jest to miejsce... To jest to miejsce za tymi drzwiami. Zamkniętymi na kłódkę. A jeszcze dalej... Teraz jesteśmy pod wieżyczką. Pod wieżyczką jest jakiś rodzaj... To wygląda jak basen. To wygląda jak malutki basen. Szczerze, jakby tutaj była jakieś jacuzzi albo wanna, to by było zabawne. W piwnicy po prostu. Są jakieś półeczki, więc teoretycznie jest to możliwe. Natomiast ja bym nie chciał mieć w takim miejscu wanny, ale... O, jest odpływ nawet, czyli możliwe, że zrobili sobie jacuzzi w piwnicy. On się tam kończy. Nie ma tam nic. A jest ewidentnie końcówka jego. Dobra, czyli... Czyli tyle sobie oszczędziłem. Żyjesz tam? Obecna. Super. Nic specjalnego. Nic specjalnie ciekawego. Jakieś stare miski głównie, takie plastikowe. Albo kości. Może daj mi. Tak, dam ci leda. I mi przyświeć. Bo ja tu muszę mieć dwie ręce. Tej róże nie ufam. Pajęczynę. Że co, że ja mam pajęczynę na plecach, czy? Znaczy, no tak. A, słodko. Mam pajęczynę wszędzie? O nie. O Boże. Ale przeżyłem wyprawę, patrz. Warto? Nie. Absolutnie nie warto, powiem ci. Ale czekaj, jak jest tego wart? Dasz leda? Dzięki. I dziękuję za pomoc w przyświecaniu mi. Natomiast teraz te obiekty i szczerze mam nadzieję, że tu się psy nie kręcą. Znaczy myślę, że już by nas przyszły, bo szczególnie cicho nie jesteśmy. Co jest? To nie wiem, tak. Mam zajrzeć? Pierwszy? Nie. O, no tak. Tutaj mamy ewidentnie melinę. Znaczy to jest albo melina, albo po prostu miejsce, gdzie przybywają jakaś lokalna młodzież, albo ochrona, ale wiem, widziałem maski. W piwnicy też były. Jezu, ale prawie dostałem zawału. Bo to jest lustro. Wiem, lustro. Rosyjskie teraz czytaj, poprawnie. To jest orbitalny kompleks Mir. Jest rysunek jakiejś sondy kosmicznej.
Wiesz co, nie będę przeszukiwał tej kurtki. To jest czyjeś, zostawmy to w spokoju. Zakurzone buty, ale wojskowe ewidentnie. Ciekawa rzecz, powiem ci. Jest i huśtawka. I te domki. To szczekanie jest coraz bliżej jakby. No, to mi się podoba, powiem szczerze. Co? Tak, to był ptak na zewnątrz. No to definitywnie była stołówka. W sensie tam była stołówka, a się wydawało do widzenia. No tak, to wygląda schronisko, albo coś takiego. Czekaj, zgaszę, bo rzeczywiście tam widać już płot za oknem. No. I to jest już działająca posiadłość. Już czynna, nie opuszczona. Co? Ej, cały czas chodzisz pierwsza. Tak. Jak się wychodzi na balkon? Cześć. I tam widok na willę. Ale poważnie, tutaj prawie nic nie ma. A to oznacza... Co? Co jest? Co? Lis? Lis. Co ty robisz? Co? Jest! Rzeczywiście! Ale słodziak! To on się już wpłynął do skoku? Ten lis właśnie spierdzielił przez okno? Tu jest pies na posiadłości obok. I właśnie biegł w naszą stronę, a tam ucieka lis w krzaki. Jestem za ewakuacją. Pies, pies po drugiej stronie ogrodzenia. O, już szczeka na nas, ale szczeka na nas. Dobra, ewakuacja, szybka ewakuacja. On jakby szczekał od drogi, nie? Znaczy nie, ja mam bardziej nadzieję, że to nie jest tak, że właściciel go zgarnął i idzie z nim w stronę tego terenu. I ta willa, miałem jeszcze zrobić zdjęcie stąd. A ty leć, a ty leć. No, to mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.